Widzisz, Aniu, nie chciałbym, żebyśmy byli płaskoziemcami i powiedzieli, że my nie jesteśmy postępowi, nie chcemy technologii, jak ten Borys powiedział, że nie jesteśmy niepostępowi, nie chcemy tej technologii nanoczipowej przyszłości. Jak mój dziadek opowiadał, jak się pokazał 900 lat na rowerze ktoś, to mówił, że to diabeł jedzie na tym. I to było, bo ludzie się nawet tego nie widzieli. Bo furmankę tak, no ale rower, żeby jechał sam, jakieś urządzenie i konia nie ma do tego, to było nie te. I powiedziane, że nie chcieli tego ludzie, bo nie byli postępowi. Ja nie chodzi, że ja nie chcę czegoś, co ma ułatwić im życie, tylko nie na tym sposobie, żeby to decydowało o moim życiu. Tak, jest dokładnie. Bo jakby decydował, siadasz do samochodu i samochód decyduje o tobie, gdzie jedzie, to chyba nie zgadzam się. Kij ma dwa końce. Te wszystkie gadżety to miały nam służyć niby w ułatwianiu naszego, w polepszeniu naszego życia, w ułatwianiu nam w wielu funkcjach życiowych. Ale z perspektywy czasu, jak widzimy, to tak naprawdę służy przeciwko człowiekowi w tej chwili. Wszystko zmierza do jednego worka. Kontrola, kontrola i jeszcze raz kontrola. Eliminacja ludzi, którzy są nieposłuszni, niewygodni, a reszta, która zostanie, bezwzględne posłuszeństwo, bezwzględna kontrola i pełen cyfryzacji i sztucznej inteligencji, a my jako tak zwani niewolnicy, posłusznie wykonujący polecenia. Tylko myślę, że na każdym poziomie ci będą niewolnicy. Noszę to i nie noszę, ale zauważyłem jedną rzecz, że kiedy noszę jakieś takie osłabienie, czuję organizmu. No na pewno to ma energię, wytwarza energię i ma wpływ każda energia na nas. My musimy troszkę ludziom otworzyć oczy, bo ja uważam, że ja nie jestem ani tak bardzo biedny, ani bogaty jestem, ale wiem, że ludzie są ode mnie bogaci i są mądrzejsi, którzy cicho siedzą, czekają na to, że coś im dadzą, że na pewno nam pomogą. Ja gdzieś tam po środku jestem, nie tu nie wyłączam się, ale widzę, że ci ludzie, którzy nawet są na stanowiskach, nie obawiają się o coś tu w przyszłość. Ci ludzie bogaci nie obawiają się, że stracą pieniądze, którzy mają w bankach, czy nawet te, tak jakby wczytali się w ich kodeks, co planują, to by na pewno postawili się. Czemu tak mało dociera informacja do ludzi tu? Na dołach. Czyli mamy tak dosyć możliwe media. No ludzie słuchają mediów oficjalnych, tak? Nie wyszukują tych mediów alternatywnych. A druga rzecz, ludziom jest łatwiej uwierzyć w kłamstwo, niż potem uwierzyć w prawdę. Raz człowiek okłamany będzie wierzył w kłamstwo, i trudno mu będzie przekonać go, że to, co było rzekomą prawdą, to było kłamstwem, a to, co jest prawdą, jest zupełnie co innego. Bo wielu z nich mogłoby przeżyć szok tak zwany. I łatwo jest im w takim iluzorycznym świecie żyć, bo to im pozwala w jakiś sposób przetrwać. W jaki? To tylko dla nich jest to odpowiedzią w jaki. Byle jaki, bo bycie w takim życiu, w takim zawieszeniu, w takim jakby oderwaniu od realiów, tak, albo jestem na ziemi, albo jestem w niebie, a nie tak trochę nad ziemią, trochę ni to w niebie i czekanie na Zbawiciela, na okazję, na cud jakiś. Cuda owszem się zdarzają, ale te cuda to my musimy jakby najpierw zainicjować i wtedy ten cud przychodzi. My cuda tworzymy każdego dnia, tak. Kiedy budzimy się, nowy dzień, piękno, radość i przyczyniamy się do tych cudów. No i by więcej było tego radości, miłości, szczęścia w życiu, żeby to światło bardziej świeciło nad naszym, a to na naszym niebie, bo niebo mamy w głowie, to co mamy w sobie, to
oczekujemy w świecie zewnętrznym, bo człowiek jest emanacją, świat zewnętrzny jest emanacją świata wewnętrznego. O czym myślimy, to mamy. To, co robimy, to tworzymy. Myślimy o pięknie, jak piękniejemy, jak kobieta uśmiecha się i staje przed lustrem, widzi swoje piękno, uśmiech, radość i często patrzy na siebie. Myślimy o miłości, kochamy. Myślimy o szczęściu, jesteśmy szczęśliwi. Myślimy o radości, radujemy się. Myślimy o sukcesie, mamy go. Myślimy o zdrowiu, jesteśmy zdrowi. Im bardziej myślimy o zdrowiu, nie o chorobie, skupiamy uwagę na radości, miłości, szczęściu, zadowoleniu, dobrym samopoczuciu. Myślimy o boskości, idziemy do Boga. Myślimy o szataństwie, o diable, idziemy do diabła. Zależy, co czcimy, co jest naszym priorytetem w życiu. Jeżeli jest ciemność, to zostajemy w ciemności. Jeżeli ludzie żyją przeszłością tylko, a potrafią ludzie żyć przeszłością, to utkwili w tej przeszłości, nie żyją teraźniejszością. Ludzie, którzy żyją w przyszłości, też nie żyją teraźniejszością. Trzeba żyć tu i teraz. No, dniem dzisiejszym, tak zwanym. Dzień dzisiejszym. O przeszłości trzeba pamiętać, natomiast nie można rozpamiętywać. Nie można rozpamiętywać, żyć nią i wracać do tego i cierpieć z tego powodu. Ile ja mam ludzi, którzy właśnie żyją tą przeszłością. A, bo mama mnie nie chciała, kiedy byłem w brzuszku. On wie, kiedy był w brzuszku, że mama jego nie chciała, bo on czuł się do tego. Bo był wróżki i wróżka mu powiedziała, że mama już cię przy porodzie odrzuciła, także nie dziw się dzisiaj, że mama do tego. I on się utwierdza dalej w przekonaniu tego, że już w brzuszku mama go nie chciała. No to by mogła do tego, nie wiem jak to jest, bo ty jesteś tu położną i wiesz jak to jest, czy dzieci, nawet dzieci niechciane nie chcą się rodzić, ale jednak nie ma nic bez przyczyny i skutku. Jeżeli przyszło mu się rodzić tej matki, widocznie ma coś doświadczyć, to on wybrał tej matce. To nie dlatego, że matka go nie chce i on się nie chce urodzić, tylko wie, co go czeka tu na ziemi. No rozpamiętywanie nic, no, niczemu dobremu nie służy, bo to trzyma nas w przeszłości, tak? Trzyma nas w tym miejscu. No, trzyma nas w tym przyszłym. I nie pozwala nam kroku do przodu zrobić i nie pozwala nam się rozwijać. I to powoduje cierpienie, i to powoduje też narastanie wszelkiego rodzaju frustracji, a w konsekwencji choroby. No i depresji. Żyjemy w przeszłości w stanie depresji, bo brak celu, perspektyw przyszłości. Ale co jest ciekawe, powiem ci, że na przykład są ludzie, młodzi szczególnie, którzy mają bardzo dużo planów na swoją przyszłość i żyją w przyszłości i tworzą sobie te wyobrażenia. Dziewczyna, która czeka na swojego królewicza i czeka w tej wieży, aż w końcu umiera tam na górze, bo żaden królewicz nie przyjechał, bo ona czeka, że on przyjedzie, że on będzie. Ona nie musi z tej wieży wyjść na, ja nie powiem na ulicę, ale chociaż na ten, żeby pokazać się, halo, ja tu jestem, piękna dziewczyna ubrana, ładna, zgrabna, uśmiechnięta i to jest ten, ona nie widzi, ona czeka. Czyli żyjemy w tej przyszłości, że będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej. Że dzisiaj nieważne, ważne jutro. Kiedyś pamiętam takiego komunistę za czasów tamtych, może czy przyjaźniłem się z nim, czy jak, ale w każdym razie w tym domu widziałem, tak bardzo skąpo było. A wiem, że człowieka było stać wiele, bo był to człowiek zamożny, nawet z rodziny swojej zamożnej, z przeszłości bogatej. I usłyszałem kiedyś u niego w domu, do kogoś mój, do żony, Haniu, to nie jest tak, że my dzisiaj musimy myśleć, że przyjdzie czarna godzina jeszcze. Nie da rady, żeby tych pieniędzy wziąć na samochód, czy to na czarną godzinę musimy mieć odstawiony, nie ruszamy tych pieniędzy, bo coś była ta głowa. I Boże, on się zaprogramował na tą czarną godzinę i te pieniądze, które trzymał na czarną godzinę, one pójdą gdzieś na przemiał, bo to będzie czarna godzina. I ludzie bogaci też żyją tą przyszłością, czarną godziną, także jasnością, że będzie lepiej. A jakby on żył tu i teraz, w tym życiu, on miał wspomnienia tej swojej biedy, że kiedyś była bieda, a dzisiaj jest lepiej, to mogę sobie pozwolić.
No, to może to byłoby tak. Zrób to, co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj, a to, co masz zjeść jutro, zjedz. Ja pamiętam też taką sytuację, jak moja mama też sobie schowała pieniądze na tak zwaną czarną godzinę. No i potem była denominacja pieniądza, tak schowała skutecznie, że nie mogła znaleźć. I potem akurat po latach ja znalazłam te pieniądze, no i te pieniądze nie miały żadnej wartości. To były zwykłe blaszki, okazały się. Bo ten czas, kiedy można było wymienić korzystnie te pieniądze. I ktoś by z tego skorzystał. Sama nie skorzystała i myśmy też nie skorzystali z tego. Tak, ale postawiliście pomnik na pewno, bo trzeba było postawić za swoje. No, miała akurat odłożone pieniądze na pachówek, tak. No tak. Ale czepianie się i trwanie w czasie minionym jest bezsensowne, dlatego że nie wrócimy tego, nie zmienimy tego czasu. Należy, owszem, mieć jakąś perspektywę na przyszłość, natomiast zawsze trzymać się dnia dzisiejszego, tak? Żyć dniem dzisiejszym. A 60% ludzi żyje tą nadzieją, że masoni im popuszczą i wróci wszystko do starego. I więc atakują. Stare nie wróci. Stare. Słuchajcie, co mówią nam nasi bogowie. I słuchajmy, oni nam wrócą to stare. Oni nam oddadzą to wszystko. Oni nam pomogą. My będziemy zdrowi jak dawni. My będziemy szczęśliwi. Ten świrus zniknie. A jak nie będziesz słuchać, to oni będą niegrzeczni w stosunku do nas, bo przecież oni chcą dobra naszego. I tak właśnie, tak jest, chcą tej starości. A ja w tej chwili powiadam, że będzie, jak jest dwa światy i było. Było dobro i zło, dzień i noc, było góry i doliny, było ciepło i zimno, było głodno i bogato było. I tak dalej to zostanie. Tylko ci ludzie, którzy przejdą na tą stronę minusową, to będą dalej żyli w tym strachu swojej przeszłości. Dokładnie, bo nie ma nic gorszego, jak trzymać się czegoś. I nadziei jeszcze. Nie wiem, jaka jest nadzieja w lęku. Nadzieję, że... No, ja bym chciała, żebym się nie bała. Taka jest nadzieja. Ja bym chciała, żebym się nie bała, powiem. No to się nie bój. Ja bym chciała, żebym nie miała depresji, proszę pana. Ja bym chciała, ale chciała, czy ty to coś robisz? Ja pamiętam. Mamy te trzy drogi. Jak mówię, po środku, to jest to 5G, więc nam wejdą ludzie i oni nie będą myśleli. Ci, co na lewo pójdą, będą myśleli, bo będą żyli w nadziei. Że będzie, że przyjdzie to, powiedzmy, że Chrystus wróci na ziemię i ich wyzwoli z tej ciemności. Ale i wyprowadzi jest z nami cały czas. Jak Mojżesz wyprowadzi do tej ziemi obiecanej przez 40 lat, będzie prowadził tą drogą Mojżesz, którą można było przejść normalnym, takim turystycznym drogą, 40 dni podobno. On szedł 40 lat podobno, ale to była bajka dla mnie i to jest takie, ale na bajkach też ludzie się uczą, jak wiesz. No i mamy tutaj ten, że będą czekali w tej ciemności, jakby w egregorze Chrystusowym, w czyśćcu, że przyjdzie ktoś ich uzdrowi. Jak pójdą tą drogą w prawą stronę, to zobaczą tam jasność Boga. Nie Mesjaszy, którzy są, jacy byli dani nam za tych czasów, tylko może jakiegoś swojego patrona, którym moim jest Metatron właśnie. Czy ja wierzę w to? Ja jego energię wierzę. A że on tak symbolizuje moją energię i wznosi do góry, to chwała Bogu. Że on pokazuje, że nie w dół, tylko do góry. Tylko do góry wznosi ręce do jasności. Nie zasila egregor ziemi, tylko egregor światłości oświetla i wznosi ręce do góry, gdzie pobiera energię właśnie w taki sposób, jak nawet symbolizuje ksiądz, który ma pobierać energię i przygotować ludzi, a często bywa, że on nawet nie wie, dlaczego wznosi ksiądz ręce do góry. Bo tak mu kazano, napisano mu tak i będzie. Także myślę, że
ci ludzie, którzy schodzą na lewą stronę, wasi bracia, siostry, bliscy, przyjaciele, wołajcie, żeby szli na prawą stronę. Ja nie mogą tam taką prosto, bo padną w sieć. Na tej drodze, którą my szliśmy wszyscy tak razem, postawiono to drogie pięć, jak kamera stoi, widzisz? I ta kamera nas mówi, chodźcie do nas, będziecie częścią naszego mechanizmu Matrixa. Będziecie w Matrixie. Tu fajno jest, tu nie musicie myśleć, martwić się, tu nie trzeba nic, nam wszystko dadzą, podadzą. Nie musicie o nic myśleć, martwić się, pracować. Po co wam potrzeba pracować? Wam wszystko drony dostarczą, my wam pomożemy. O czym pomyślicie, to dostaniecie. Oczywiście, jak zasłużą. To nic za darmo nie będzie. Zasłużą. No pewnie, to niech sobie zasługują. No my też staramy się zasłużyć na dobre życie po śmierci, żeby... Ale to my sami sobie kreujemy. Tak, a tu będą nam kreować. No tak, ale jak ja jestem częścią jakiegoś tam Matrixa, to nie jestem sobą. A tu na ziemi przyszedłem sam i z pewnością sam odejdę z tej ziemi. Z nikim nie odejdę, nikim. Choćby ktoś chciał mówić, chodź, ja z tobą odejdę. Nie dasz rady, bo nie twój czas jest. Nie twój czas, mówi. Twój czas, ty przeszedłeś na ziemię, żeby sam o siebie dbać, tworzyć swoje dobra i żyjesz na zasadzie żyj i pomóż innym żyć. Nie przeszkadzaj, daj innym żyć. Bo my tu żyjemy w tym ciemności, w tym piekle i mamy sobie pomagać jeden drugiemu, iść do góry, ale dbać o siebie. Tak jak mówiłem tutaj o takim przykładzie, jak święty Piotr, bo tak go nazwę, klucznik stoi na górze i pyta dusza, która przechodzi, pierwsza dusza idzie, duszyczko, czy jesteś zadowolona z swojego życia? No ta dusza myśli, tak, jestem zadowolona, nażyłam się, nachapałam się, nabawiłam się, o co chodzi? Jestem zadowolona, a teraz drugie pytanie, a czy inni byli zadowoleni z tym, że ty z nimi byłaś w tym życiu? A co mnie inni obchodzą? Ja sama żyłam, ja sama dbałam o siebie i nie interesuje mnie. To teraz mówi święty Piotr, to proszę na lewą stronę. No i przychodzi druga duszyczka, która ponowne pytanie, duszyczko, czy jesteś szczęśliwa, że przeżyłaś tam na ziemi, że zrealizowałaś się. Tak, jestem bardzo szczęśliwa, pracowałam, innym pomagałam. Byłam szczęśliwa, bo inni byli szczęśliwi, że ja im pomagałam, bo służyłam im, wspierałam ich, myślałam o nich, dbałam o swoje dzieci, o męża, o moją mamusię, o mojego wujka, dziadka i sąsiada. I wszyscy byli szczęśliwi, bo ja im pomagałam. No i znowu pytanie pada, ale czy ty jesteś szczęśliwa, że ty pomagałeś, a czy inni są szczęśliwi? Czy inni są szczęśliwi, że ty dostawałeś szczęście? No nie, ja nie dostałam szczęścia, bo po co mi szczęście? Moim szczęściem było, że żyłam dla innych. Ale czy ty jesteś szczęśliwa, że żyłaś dla siebie i dbałaś o siebie sobie? Dobre samobrzyły? Nie, nie jestem. No to mówi, to na prawą stronę, proszę. No idzie trzecia duszyczka, czy jesteś szczęśliwa, że przeżyłaś? Tak, jestem szczęśliwa. Żyłam z ludźmi w kolektywie, w rodzinie, wspieraliśmy się razem, żyliśmy w podobnych wartościach, dbaliśmy o siebie, czyli jesteś szczęśliwa. A czy inni byli szczęśliwi? Też byli szczęśliwi. Ja byłam szczęśliwa i prosto. I tak jest. A ci, co poszli na lewo, na prawo? Muszą wrócić z powrotem, żeby teraz zadbać o to, że żyj i pozwól innym żyć. Bierz szczęście i dawaj szczęście. Nie to, że czekasz, jak często przychodzą kobiety u mnie w depresji i czekają, że dostaną miłość. Bo ja czekam na miłość. Już wszystko przeżyłam, proszę pana, wszystkie różne sytuacje. Proszę pana, panu by się zdziwiło, co ja przeżyłam, gdzie ja nie byłam w świecie, u kogo ja nie spałam i nie bywałam. Ale jeszcze jedno nie dostałam w życiu, miłości. I czekam na tą miłość. Mam 50-60 lat i czekam na miłość, że ktoś... A kto pani ma dać miłość, pytam. No jak to? Mężczyzna, no nie kobieta. Mężczyzna ma dać. Jeśli sami sobie nie damy miłości,
jeżeli sobie nie damy przyzwolenia do szczęścia, jeżeli sami sobie nie damy przyzwolenia do buntu tak zwanego, tylko będziemy tkwić, że nam ktoś da, to nigdy nie dostaniemy tego, dlatego że wszystko to, czego chcemy, to musimy najpierw dać sobie, a potem to przyjdzie do nas. Jeżeli my nie mamy w sobie miłości, to jak tą miłość przygarniemy od kogoś innego, jak my nawet jej nie czujemy. Jeżeli mamy w sobie sporo lęku, to gdzie mamy to szczęście? To nigdy tego szczęścia nie zaznamy, tego spokoju nie zaznamy. Żyj i daj im, kochaj, być kochanym. Najpierw trzeba siebie pokochać, a potem dopiero szukać miłości wśród innych. To jest tak jak z poczuciem bezpieczeństwa. I mnie to za roześmiało. Pani myśli, że mężczyzna da pani miłość, kiedy on jej sam nie ma. To tak jakby pani poszła do banku, odpisała pieniądze z banku, który nie ma panu pieniędzy. Albo kupiła w sklepie tego, czego tam nie ma. No bo jak typu facetii nie ma miłości, jest egoist, jest nawet i psychopatą, jest czy narcyzem, to pani miłość oczekuje od narcyza czy od kogoś, to pani jemu ma dać miłość, bo pani będzie go kochała dla to, że on istnieje. Kochaj i być kochanym, być szczęśliwym, żyj i pozwól innym żyć. Na zasadzie, tak bym nazwał nasze spotkanie, tutaj żyj i pozwól innym żyć. Dziękuję Aniu za spotkanie. Jak tylko na koniec zapytam, bo pamiętam, myśmy kiedyś jeszcze rozmawiali, ja pamiętam to nagranie, bo tu, a przypomnę Państwu, że osoby, które uczestniczą w moim tu panelu dyskusyjnym, w tych rozmowach będę wysyłał nagrania autohipnozy, jeżeli podacie Państwo swój pocztę e-mailową, no i oczywiście lajka, no bo tak też od pieniędzy nie chcę, bo ja mam pieniądze, nie, jak będę potrzebował, to się zwrócę do Was, nie chcę dofinansowania, ale lajka możecie dać, a ja mam też, wyślę te nagrania, poczucie wartości, pewności, imagoterapia, sukces, dobrobyt, majątek wymieniam tu, koncentracja, nauka, pamięć, autohipnoza, depresja, wyzwolenie od lęku, strachu, redukcja zaburzeń odżywiania, teraz już latem można się jeszcze redukować zaburzenia odżywiania, bezsenność, to jest taka tabletka na sen, którą proponuję, tu jest jeszcze taka właśnie, bo tych 30 ma na redukcję nadwagi u kobiet, bo inaczej u mężczyzn, tu jest relaks, odprężenie, rozluźnienie, alkohol, uwolnienie alkoholu, uwolnienie papierosów, nikotyna, i wagoterapia w reinkarnacji, tu jest dla kobiet podniesienie poczucia może pewności, potencji i tak dalej, swojej wartości. No i to na koniec akurat trafiło nam, to zwracam się do Ciebie, Aniu, jako tutaj właśnie pracujesz w klinice porodowej, tak, w Szwajcarii, tak, no i tam masz kontakt z kobietami. Kiedyś mówiliśmy o tym nagraniu, ja Ci to przesłałem, dla kobiet w ciąży i redukcji ciąży indukcji porodowej. Czytam to nawet mówiłem, na czym to polega. Czy próbowałeś u siebie to już wdrożyć? Tak, ja to przede wszystkim Polkom przekazuję, kobietom polskim w ciąży. I muszę powiedzieć, że te kobiety, które są gotowe na przyjęcie dziecka, ta płyta niesamowicie pomaga, ponieważ pozwala jakby w taki sposób spokojny przygotować się do porodu, zmniejszyć, zredukować zdecydowanie lęk ten porodowy, tak? I taka płyta była bardzo pomocna i uważam, że każda kobieta nawet przed poczęciem dziecka mogłaby już sobie programować poprzez taką wizualizację, poprzez odsłuchiwanie, przygotowywać się do ciąży i do porodu.
To znaczy pobudzać nawet nadzieję tego i tworzyć myśl, kształtuj wizję przyszłości, bo to, o czym myślimy, to mamy, ja tak też mówię. Jak myślimy... Jakie myślenie, takie działanie. Tak, i w głowie uruchamiają się pewne procesy i na przykład zaburzony instynkt macierzyński może być poprzez odstawianie tej potrzeby kobiety, powiedzmy instynkt macierzyństwa na później, on może pomniejszać się, prawda? Bo różne są powody i pracy naukowej, i pracy zawodowej, i odstawianie, bo nie mamy... A głównie to jest lęk przed tym, jak sobie poradzę w roli matki, w roli kobiety i w roli pracownika też. A wszystko można połączyć, jak to się mówi, trzy w jednym. Chcieć to móc. I taka płyta jest bardzo pomocna, ponieważ... Ona tworzy pewną wizję przyszłości. Tak. Już w głowie mamy to, że jesteśmy matką, że jesteśmy, czujemy, kiedy czujemy, wyobraź sobie, czujemy dziecko w brzuszku, przekładamy rękę, mówimy do tego dziecka, że kochamy go i tak dalej, pragniemy go i tak dalej, bo wszystko jest polem energoinformacyjnym. Żyjemy w tym polu, przychodzą tu na ziemię te pola energoinformacyjne, tworzą każdy inny egregor. Każdy jest tym małym egregorkiem, jakby nazwać w komputerze plikiem takim, którym nadajemy, tu przychodzą, tworzą ten plik w tym świecie materii i mówimy, nadajemy imię poprzez chrzest takie, które przyjmujemy tutaj. Także uważasz, że to jest pomocne? Jest bardzo pomocne. Ja sama wiem jedno, że miałam... I łatwiej poród przychodzi. Tak, ja wiem jedno, jak miałam trudny okres w ciąży, kiedy miałam bardzo dużo stresu, to czułam, jak ten płód, jak moje dziecko w środku reaguje. I jest to duża zależność między psychę a somę. W okresie tym szczególnym, okresie takim magicznym dla kobiety. I też mam doświadczenie, kiedy miałam spokój w ciąży i jak dziecko reagowało w ciąży. Także takie płyty są bardzo pomocne, bo one próbują, pomagają nawet wyciszyć się, przygotować i jednocześnie jakby wejść w naturalny sposób w tą nową rolę życiową. Tak. Wobec tego dziękuję, Aniu, do następnego spotkania, a Państwu wszystkiego pamięć o lajku, a macie za to piękne nagrania, które polecam. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.